Cześć, witajcie na wideotesty.pl. Zapraszamy Was dzisiaj na gameplay z gry Space Hulk. Gra osadzona jest w uniwersum Warhammera 40 000. Space Hulk to klasyczna strategia turowa. Oryginalny Space Hulk ukazał się w 1993 roku, a obecna gra jest nową wersją hitu sprzed lat. Cała gra Space Hulk bazuje na zasadach z gry planszowej o tym samym tytule. Ukazała się ona w 1989 roku za sprawą firmy Games Workshop. Space Hulk został wydany w Polsce we wrześniu 2014 roku, a stworzyło go studio Full Control. W Polsce dystrybutorem jest Techland, a sama gra trafiła praktycznie od razu do stalowej serii Techlandu. Dzięki temu możemy ją kupić już za niecałe 40 zł. Warto dodać, iż wydano tylko i wyłącznie wersję na komputery PC. Na początek warto wiedzieć, o co w całej grze chodzi. Przejmujemy kontrolę nad oddziałem Terminatorów Ultramarines, czyli elitarnych wojowników Imperatora. Lądujemy na pokładzie tytułowego Space Hulka, czyli ogromnego, masywnego statku kosmicznego złączonego z wraków innych statków. Ta jednostka jest nazwana Sin of Damnation, czyli Grzech Potępienia. Sama nazwa okrętu wskazuje już na to, że są tutaj obecne siły chaosu. W tym przypadku mamy do czynienia z obcymi zwanymi genokradami. Są to najgorsi wrogowie kosmicznych Marines. Tak więc nasi dzielni terminatorzy, uzbrojeni po zęby pod wodzą swoich dowódców, będą próbowali odbić ten statek, a przy okazji wytępić plagę genokradów. Nie będzie to łatwe, ponieważ genokrady atakują w ogromnych ilościach i są naprawdę niebezpieczne. Nasi terminatorzy, jak przystało na strategię turową, w ciągu jednej tury mogą wykonać tylko kilka ruchów. Tak więc musimy wybierać, czy będzie to na przykład przemieszczenie się, otwarcie jakichś drzwi, czy też wykorzystamy punkty ruchu na zaatakowanie wroga. Zobaczcie, jak to się odbywa. Widzieliście w tej chwili, jak zadziałała funkcja Overwatch. Bardzo przydatna rzecz. Zostawiamy naszemu terminatorowi kilka punktów ruchu i wprowadzamy w tryb Overwatch. Jeśli on w trakcie ruchu wroga zauważy przeciwników, automatycznie otworzy do nich ogień, dzięki czemu możemy zabezpieczyć nasze tyły lub jakieś niepewne miejsca. W grze do dyspozycji mamy dość pokaźny arsenał. Możemy korzystać z różnego rodzaju broni palnej, miotaczy ognia, a także z ataków wręcz, przy pomocy rękawic energetycznych, mieczy, młotów i innych tego typu gadżetów. Miotacz ognia na przykład potrafi być bardzo przydatny, ponieważ może razić wielu wrogów jednocześnie lub może posłużyć także jako broń defensywna, ponieważ możemy położyć zaporę ogniową i na turę zablokować ruchy wroga. A taktyka w tej grze jest niezwykle ważna, ponieważ samą siłą ognia i liczbnością często nie wygramy starcia. Należy też pamiętać, że genokrady lepiej eliminować z większej odległości, ponieważ z bliska są zabójczo niebezpieczne. To prawda, możemy często wygrać starcie bronią wręcz, ale z drugiej strony nasi terminatorzy potrafią też padać jak muchy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ogólny schemat rozgrywki, natomiast misje bywają bardzo różne. Cele misji są na tyle zróżnicowane, że nie nudzimy się przechodząc kolejne poziomy, a poziomy bywają z czasem coraz większe, bardziej skomplikowane i zmuszające do myślenia i kombinowania. Warto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo fajną, lecz przy okazji prostą grafikę.
Gra wygląda ogólnie bardzo podobnie do wersji z 1993 roku. Tyle, że jest ulepszona, a z drugiej strony jak na dzisiejsze czasy grafika nie powala. Mamy też widok z kamerki umieszczonej na ramieniu Terminatora, co dodaje fajnego klimatu grze. Space Hulk ma niewielkie wymagania sprzętowe. Do płynnej rozgrywki w wysokiej rozdzielczości i maksymalnych detalach wystarczy dwutleniowy procesor, 4 GB RAMu i karta graficzna z 512 MB pamięci na pokładzie. Wystarczy GeForce 9600 GT lub lepsza. Jeśli lubicie takie gry, zachęcam do obejrzenia dalszej części gameplaya, który będzie uwieńczony zakończeniem misji. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego gameplaya i zapraszam także na inne filmy na wideotesty.pl. Pozdrawiam Was, cześć! Overwatch protocol initiated. It is done. The fires have consumed the control room flame. There will be no escape for the enemy. Death is all that awaits them.